Siema, hejas. Dzisiaj odbieram opony. Komplet do Raptora. Jak będą wyglądały te opony na Raptorze od skutera, to tego nie wiem. Pewno będą jakieś małe kółka. Jak odbieram do Raptora, to założę na progresor te przesuwki i na przód. U nas znowu dzisiaj ciepło. No, mówię do wulkanizatora, słuchaj, weź mi i zamów najtańsze opony od skutera. Ja przecież nie wiadomo ile tysięcy kilometrów nie będę robił. To jest tylko tak, żebym miał już po prostu komplet. Żebym sobie wypróbował, jak to się jeździ na czterech kołach, po prostu szosa, a nie tylko tył. No, kłada to dopiero się uczę. Co i jak i z czym to ugryźć. Jak się jeździ na takich oponach, jak się jeździ na takich oponach. Na szosówkach endurakiem wiem, bo to tak jak supermoto. A tu nie wiem. Ale można palić w mieście gumę. Fajnie ślizgi robić. Bo te już się na pewno będą ślizgały. Trochę pojeździłem na tym tyle, miałem założone. No niebezpieczne są. Trzeba uważać z gazem na szosówkę. Dobry! Czołem! Siema! Po co wziąłeś kamerę? No bo ja lubię brać ty kamerę. Ty lubisz, ale my nie. Przestań wymyśleć, jesteśmy niefotogeniczni. Przecież ja i tak tylko tutaj się filmuję. O? Albo tesy. Cześć. Siema, Maniu. I co, jak tam? Wygląda to jak kupa fija. To pokaż. A to nie widziałeś, jak wygląda kupa chuja? Nie. Tak wyglądają moje opony od Raptora. A to się wszystko nagrywa. No tak miało być. No tak? No. Co to kurwa, jak on malucha do chuja. No i dobrze. No. No, no dobrze, no. No opony na szosę, no. A co ty chciałeś? No wszyscy tak jeżdżą. Nie wszyscy. Ale ty nie jesteś wszyscy, kurwa. No ale ja mam inne koła przecież, nie? A to są tylko tak. Ja ci tu zrobiłem po dwie atmosfery, nie wiedziałem ile ci zrobiłem. To dobrze, dobrze, niech będzie twardo. Tam wyreguluj sobie, nie? Tak, będzie twardo, będzie dobrze. Śmieję się, że założyłem takie opony. Dzisiaj znowu jest piękna pogoda i właśnie założę zaraz te opony. Szosówki, wypad na miasto przetestować. Nie chciałem dużo właśnie inwestować w te opony i dlatego wybrałem od skutera najprostsze rozwiązanie. Siema. Zaraz będę zakładał te opony i oczywiście test. Na miasto wyjadę. Mam nadzieję, że nie spadną mi. Są takie wąskie jakieś, ale będzie dobrze. Spoko. Śmiesznie trochę wyglądają, ale już nie jednego kłada widziałem na takich szosówkach od skuterka. Jedna opona 130 zł. No to pełnowymiarowej do Raptora bym nie dostał za takie pieniądze. Pewno za czystówy, za sztukę by wyszło. Minimum 250. Nie chciałem tyle wydawać. Szkoda kasy. I tak nie będę jeździł po szosie nie wiadomo ile kilometrów, chyba żebym jakąś wyprawę planował gdzieś. No to może tak, ale no takie tam przejażdżki to. I tak zaraz będę wymieniał na kostkę. 130 na 70. Oj, pamiętam te oponki, jak wyglebiłem na nich.
A te jak będą wyglądały do tych? Nie no, zejdzie to fajnie. To będzie wygląd dopiero. To będzie drapieżnik prawdziwy. Jedna strona, druga strona. Lecę z odkręcaniem. Co prawda felgi będą stalówki, ale to nic. No i pierwsza wlatuje kontynentalka. Pierwsza kontynentalka wlatuje. Jedną stronę już mam, teraz druga. O, ho, ho, ho. Jest różnica totalnie. Trzeba wypróbować. Chciałem tego bumpera też wymienić. Ale to w przyszłym miesiącu dopiero. I to już jest ostatni. Ostatnia strona. Dokręcę i próba. Ło, ale niziutki. O kurwa, panie. Nówki i przy skręcie ładnie piszczą, ale lekkie są te koła. Dobra, wyjeżdżam. Siema, ja już gotowy. Jadę testować nowe kółka. Wiem, że nowe kółka mają tam powłokę, trzeba uważać. Będą się bardzo ślizgały. Mam pecha na tych oponach. Mam nadzieję, że nie wyglebię. Bąki to na pewno będzie się fajnie robiło.
nadzieję. Łatwo tu wyskoczyć z tego. Lepiej ciągną koło do góry. A te piszczą tak. Przód piszczy cały czas. Jak będziemy jechali tutaj na jakąś imprezę, głównie będzie asfalt.
fajne drifty robi. Tak na koniec powiem wam, że przykładam na kostki, bo Raptor musi zasuwać na kostkach. To jest najlepsza opcja i najlepiej się jeździ.